Mogliśmy wysłuchać na filmie Sylwestra. To nie wchodziło tam w grę tylko rozpijanie małoletniego, bo mogło tam też dojść do podania innych środków. Najprawdopodobniej nie wiemy, czy tak było naprawdę. No bo wiecie, to jest tak, że jak takie sprawy wychodzą po długim, długim czasie, a to było już parę lat, bo te dziewczyny chyba były 2001 rocznik, no to sobie możecie łatwo przeliczyć, jak, jak dawno to już było. No to tak, na dobrą sprawę z przeprowadzenia tych czynności dowodowych może nie za wiele wyjść. No bo tak, toksykologia nam tutaj odpada po takim czasie byłaby niewiarygodna. Po pierwsze, nic, jeżeli nawet doszło do takiego podania, to nic by już teraz nie zostało w organizmie, a po drugie, no ten czas jest tak długi, że te osoby mogły na przykład wejść w posiadanie takich środków i je zażyć w inny sposób. I tutaj tak naprawdę to jest nie do udowodnienia. Jeżeli chodzi o jakieś wymazówki, z, Wiadomych części ciała, jeżeli mówimy tutaj o takich przestępstwach na tle seksualnym, no to też już niewiele z tego zostanie. Jedyne co, to są zeznania świadków pokrzywdzonych i tak dalej, więc nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś tam śledztwa, a z tego co w ogóle pan premier Morawiecki mówił, bo tak pan premier Morawiecki też się do tego odniósł na swoim live, no to tam już cała maszyna ruszy. Tylko, że no po tym czasie to wiecie, to będzie takie poszlakowe śledztwo. No ale jeżeli doszło faktycznie do takiej sytuacji, że te dziewczyny zostają. Przez nich upite, bo z tego co one mówiły, to one już wcześniej miały kontakt z alkoholem i nigdy im się nie zdarzyło tak, żeby je tak odcięło. Tylko że no jakby znały działanie tej używki na swój organizm, więc wiedziały w miarę czego się spodziewać. No i to ich zachowanie po alkoholu miało być jakby takie kompletnie nieracjonalne z perspektywy tego, co wiedziały wcześniej. No to w tym momencie, jeżeli ktoś w tak podstępny sposób doprowadził mało, nawet nie małoletniego, ale w ogóle jakąkolwiek osobę do tego, że była po prostu nieprzytomna i odbył z nią taki stosunek, no to mamy tutaj po prostu artykuł 197, czyli wymuszenie innej czynności seksualnej lub zgwałcenie. To przemocą, groźbą bezprawną, lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj właśnie mamy no, groźba chyba odpada, przemoc też, ale podstęp. Tutaj wchodzi w grę podstęp, i jeżeli ktoś w tak podstępny sposób, tak jak już mówiłem, podaje komuś y, jakiś środek właśnie w tym celu, żeby doprowadzić ją do obcowania, no to popełnia w tym momencie przestępstwo. Ale czy coś grozi Dubielowi i czy coś grozi fagacie Boxdelowi o tym, jeżeli wiedzieli o takim y, przestępstwie, a nie poinformowali o tych organów, właśnie, moi drodzy, tak, tutaj niepoinformowanie organów nie jest karalne zawsze. Mamy pewien katalog przestępstw, który, który określa kodeks karny, ale między innymi właśnie te przestępstwa, o których. Mówiliśmy, czyli artykuł 200, tutaj to obcowanie płciowe z osobą małoletnią, czy artykuł 197, czyli to, to o czym mówiłem wcześniej. No to jeżeli wiemy o czymś takim, a nie poinformujemy odpowiednich organów, no to wtedy podlegamy karze z artykułu 240, czyli kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w artykule 118, 118, a, 148, czyli tutaj mamy y, mowę też o zabójstwie albo o tych artykułach, o których mówiłem wcześniej, lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym jest to artykuł 115 Kakani Nie zawiadama niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. No, z tego, co Mówi Sylwester Wardenga i zobaczymy też, co powie Konopski, no to według mnie tutaj doszło do takiego przestępstwa, tym bardziej, że mamy nagrania, które sugerują o tym, że Dubiel, Fagata i tam ci in, te, te inne osoby mogły wiedzieć o tym, a jeszcze biorąc pod uwagę to, jak bardzo ta sprawa jest rozmuchana, no to według mnie tutaj sprawa jest jasna, jeżeli dojdzie do tego postępowania, no to niejako same te osoby sobie utrwaliły po prostu dowody przeciwko sobie.